Piątek, 17 sierpnia, Karolina Paras, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w serwisie. O powtarzającym się co roku w wakacje apelu o oddawanie krwi. W wydaniu pokażemy także, jak wygląda Centrum Osiedla Wierzeje po modernizacji. Powiemy także o sile mediów społecznościowych. Wakacje, słońce i pogoda, ale jeszcze jedną składową czasu letniego wypoczynku jest również wzmożony ruch na drogach oraz wypadki. Tylko w nocy, z czwartku na piątek, w wyniku wypadku w okolicach Piotrkowa zostały ranne 4 osoby. Dla poszkodowanych w wyniku wypadków oraz dla osób przewlekle chorych w wakacje brakuje krwi. W tym czasie piotrkowski punkt krwiodawstwa, jak i te w całym kraju, pracuje pełną parą i apeluje o oddawanie krwi. Powtarzane od kilku tygodni apele o krew przyniosły skutek. W punkcie pobrań w piątek chętnych do tego, aby podzielić się swoją krwią, nie brakowało. Jak zawsze, na wysokości zadania stoją honorowi krwiodawcy, którzy krew oddają regularnie. Przyda się krew, tak? Zawsze była potrzebna i zawsze będzie, tak? Jest to coraz bardziej nagłaśniane i nawet mnie to gdzieś ruszyło. Może to uratować życie? Na nich zawsze można liczyć, mówią pracownicy punktu pobrań o honorowych krwiodawcach. Powodzeniem cieszą się również akcje zbiórki krwi dla konkretnych osób. To nadal za mało. Zapasy krwi w bankach szybko się kończą, dlatego wszystkie osoby, które chcą oddać krew, mogą zgłaszać się do punktu pobrań. Bycie honorowym dawcą krwi to nie tylko dobry uczynek, ale także możliwość dnia wolnego od pracy czy wykonanie bezpłatnych badań. Jak mówią ci, którzy oddają krew, taki czyn ma jeszcze inne zalety. Myślę, że to nawet pozytywnie chyba wpływa na samopoczucie później, bo ta krew się wymieni, wyprodukuje nowa, więc jak najbardziej zachęcam. Dziś w punkcie pobrań zebrano 14 litrów krwi. Jednak każda kropla jest na wagę złota i życia innych ludzi. 6 miesięcy pracy i efekty widać jak na dłoni. Zmodernizowana pętla na ulicy Jeziornej już działa. Mieszkańcy tej części Piotrkowa mogą cieszyć się z odnowionego centrum osiedla, nie tylko ładniejszego, ale także bezpieczniejszego. W trakcie kilkumiesięcznych prac przebudowano sieci podziemne, przebudowano zatokę autobusową, wylano nowy asfalt. Wjazdy do posesji pokryto kostką betonową. Na Wierzejach trwają ostatnie prace kosmetyczne, ale efekt już jest widoczny. Więcej miejsca mi się wydaje, większy plac. Przynajmniej jest jakoś uregulowany ten ruch tutaj na rondzie. Wszystko tutaj dobrze zrobili, tu jest bardzo ładnie. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Tak, bo tu już był taki chaos i taka jakaś nieporadność z tymi samochodami, z tymi parkingami, a teraz jest to jakoś tam uporządkowane. Do zakończenia prac pozostały roboty porządkowe i nasadzenia zieleni. Ta inwestycja, jak mówią policjanci, poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych i kierowców w tym rejonie. To, co powinno cieszyć mieszkańców, to nowe miejsca do parkowania. Inwestycja została zrealizowana na podstawie projektu, który mieszkańcy zgłosili w jednej z edycji budżetu obywatelskiego. W głosowaniu przepadł, jednak miasto inwestycję zrealizowało w ramach własnej inwestycji. Koncepcja mieszkańców została uzupełniona m.in. o prace związane z budową i modernizacją sieci podziemnych. Pozostajemy w temacie. W mieście odnawiane są ulice. W czasie prac nie zapomina się także o zieleni. Tak było w przypadku modernizacji ulicy Cmentarnej. W trakcie remontu chroniono stare drzewa, jednak jak się okazało, czas i choroby pokonały je. Wycięte drzewa będą zastąpione nowymi nasadzeniami. Nowe drzewa pojawią się na odcinku od mostu na Strawie do ulicy Partyzantów. Zastąpią one stare, wycięte drzewa. Kasztanowce zgodnie z ekspertyzą obumarły i zagrażały bezpieczeństwu. Inwestycja związana z usunięciem pni i nasadzeniem jest już w końcowej fazie. Prace niedługo wystartują. Myślę, że w przyszłym tygodniu pozwoli nam to podpisać umowę i rozpocząć działania od wycinki tych pni, które pozostały po wcześniejszej inwestycji. Następnie będziemy uzupełniać kostkę chodnikową w miejscach, gdzie rosły stare drzewa. Wykonamy otwory tam, gdzie były planowane nowe nasadzenia i te nasadzenia niestety pojawią się dopiero około października, ponieważ średnica drzew wskazana w decyzji o nowych nasadzeniach jest tak znana,
znaczna, że szkółki nie dysponują takimi drzewami teraz w porze letniej. One się pojawiają późną jesienią i wtedy myślę, że mieszkańcy już tak, a wiosną szczególnie przyszłego roku, kiedy te drzewa zakwitną, bo to są i głogi szkarłatne i klony Crimson Sentry, będzie naprawdę możliwe podziwianie uroku tych nowych nasadzeń. Wzdłuż ulicy Cmentarnej staną dwa szpalery, łącznie około 40 drzew. Każde z drzew zostanie zabezpieczone przed uszkodzeniem żeliwnymi kratami. Kampania do wyborów samorządowych wystartowała, a sygnałem oficjalnego jej rozpoczęcia jest ogłoszenie daty wyborów. Te odbędą się 21 października 2018 roku. To oznacza start całego kalendarza wyborczego. Ogłoszenie daty wyborów oznacza uaktywnienie się komitetów wyborczych, które mają do dokonania sporo formalności związanych ze startem w wyborach w wyznaczonym czasie przez kalendarz wyborczy. W początku zgłaszamy kandydatów na radnych. Należy to uczynić do dnia 16 września bieżącego roku do godziny 24 w terytorialnych komisjach wyborczych. Następnie uprawnione komitety, które spełnią odpowiednie warunki, będą mogły zgłosić kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta do 26 września. Do urn wyborczych, by wybrać radnych miejskich i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów, Polacy pójdą 21 października. Ogłoszenie daty wyborów jest równoznaczne ze startem kampanii. Kampania wyborcza zaczęła się z momentem ogłoszenia rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Trwa do przedostatniego dnia, do godziny 24, kiedy to ogłaszana jest cisza wyborcza. Krajowe Biuro Wyborcze, delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, nadal poszukuje urzędników wyborczych, by obsadzić wszystkie stanowiska. Brakuje 5 osób. Media społecznościowe to nie tylko sposób utrzymywania więzi, mają też siłę wychowawczą i oddziaływania na społeczeństwo. 10 sierpnia pan Kamil opublikował na Facebooku zdjęcie znalezionych w lesie śmieci. Akcja poszukiwawcza leśnego brudasa odbiła się szerokim echem. Post uzyskał ponad 20 tysięcy udostępnień. A dzięki sporemu odzewowi informacja i ostrzeżenie trafiły do tego, kto nabrudził. Las to ma być miejsce wypoczynku, dlatego taki widok śmieci przy leśnym dukcie pana Kamila mocno poruszył. Zdjęcie ze znaleziskiem opublikował w sieci wraz z apelem do śmieciarza. Panie Rafale C. z Piotrkowa Trybunalskiego, zgubił pan śmieci w lesie w Karlinie. Na pana nieszczęście wraz z fakturą za płytki. Do poniedziałku ma pan czas pozbierać skarby, inaczej pomogą panu w tym odpowiednie służby. Internetowy post spotkał się z falą komentarzy. To niektóre z nich. Żadnej litości dla śmieci. Tu nie ma pomyłki. XXI wiek. Ośmieszyć, nadać rozgłos sprawie i zgłosić do odpowiednich służb. W naszych lasach jest wszystko. Od budowy pralek, telewizorów, muszle klozetowe. Trzeba walczyć z tym. Najlepsza kara dla takich debili to konieczność zebrania na przykład 100 kg śmieci na terenie lasów państwowych pod nadzorem. Na pewno znajdziemy chętnych wolontariuszy do nadzoru, a nie kara pieniężna. Jakim trzeba być leszczem, żeby robić takie rzeczy, bo szkoda paru złotych, ja bym od razu zgłosiła. Inaczej ta weż te śmieci pozbiera i wywali w innym lesie. Już bez fakturki i dowodu. Oczywiście absolutnie niczego się nie nauczy. Może tego, jak się lepiej maskować. Post pana Kamila udostępniło ponad 20 tysięcy osób, w tym sportsmenka Justyna Kowalczyk. I tak po nitce do kłębka, od osoby do osoby, informacja dotarła również do właściciela pozostawionych w lesie śmieci. Jak się okazało, 13 sierpnia Rafał C. to, co zostawił, jednak zabrał ze sobą. Czy skruszony? Nie wiadomo. Informacje o sukcesie opublikowano również w mediach społecznościowych. Pan Kamil, jak napisał w komentarzu, że jest zaskoczony odzewem i reakcją internautów. Ku mojemu zdziwieniu i uciesze miejsce okazało się czyste. Publikując post, nie sądziłem, że zyska on taki rozgłos. 3400 reakcji, 650 ostrych komentarzy i prawie 20 tysięcy udostępnień. To tylko pokazuje, jak wielki wkurw ludzie mają, patrząc na to, co leży w lasach. Nagrywamy, zapisujemy numery rejestracyjne takich mistrzów. Lasów jest dużo, a straży leśnej mało, jak na takie tereny.
Strażnicy leśni cieszą się, że wśród społeczeństwa śmiecenie w lasach jest napiętnowane przez wiele osób. Bardzo dobrze, że ludzie reagują i obywatele nie pozwalają na to, aby tutaj w naszym po prostu pobliżu powstały wysypiska i nie ma przyzwolenia na śmieci, nie ma przyzwolenia na takie zachowanie. Wiadomo, w lasach bawią się czy to prywatnych, czy państwowych, jeżeli nie ma zakazu, w państwowych nie ma, bawią się dzieci, prawda, wypoczywają turyści i po prostu chcielibyśmy wszyscy, zarówno dla polskiej przyrody, żeby było tu czysto, zdrowo, no żebyśmy mieli się czym pochwalić w Europie. Siła internetu ma swoją moc, mówi Paweł Kowalski, i przestrzega, czy to dzięki internetowi, czy dzięki nowej technologii. W lasach śmieciarze nie są bezkarni, a las to nie darmowe wysypisko. Jesteśmy niestety nieubłagani i prowadzimy tę walkę. Coraz więcej jest elektroniki w lasach i musimy wiedzieć, że blisko 90-95% takich sprawców jest wykrytych. W lasach przy trasach turystycznych są rozstawione kosze. Papierki czy butelki trzeba do nich wrzucać. Duże transporty śmieci lepiej pozostawić tam, gdzie ich miejsce. Wrzucając je do lasu można otrzymać mandat w wysokości nawet do 5000 zł. Niewykluczone, że słynny ze śmieci śmieciarz Rafał C. również mimo usunięcia śmieci od kary się nie wywinie. Jak widać, media społecznościowe mają wielką siłę i przy tej okazji przypomnę Państwu, że telewizję Piotrków można również oglądać w internecie. Zapraszamy także do kontaktu z naszą redakcją poprzez profil na Facebooku. Księżniczki i książęta z Trybunalskiego Ogrodu uczestniczyli w czwartkowym festynie. Wesołej zabawie towarzyszyło tworzenie książęcych i królewskich atrybutów. Każdy mógł sobie zrobić koronę. A co działo się jeszcze? O tym w materiale. Tym razem iście królewski plac zabaw rozstawiono na boisku przy ulicy Broniewskiego. Na uczestników festynu czekała moc atrakcji. Książęta i królewny tworzyły swoje korony. Każdy do pracy zabrał się pieczołowicie, tak by jego korona była najpiękniejsza. Wystarczy tylko wyciąć pasemek i takie kwiatuszki. Podczas festynu z ośrodkiem sportu i rekreacji Muzeum i Harcem nie brakowało również konkurencji dla śmiałków, którym sport i wysiłek nie jest obcy. Swoją sprawność można było pokazać na dmuchańcach, ale nie tylko. Podczas tego festynu przygotowano specjalny tor przeszkód. Co najtrudniejszego było podczas pokonania tego toru? Ja myślę, że opony były, bo ja tak nie umiem przeskakiwać nogę na nogę. Kto miał szczęście, mógł wylosować nagrody w kole fortuny i bezkarnie dla zabawy wsiąść do policyjnego radiowozu. To była ostatnia informacja w dzisiejszym serwisie. Jeszcze jedno ważne ogłoszenie. W najbliższą niedzielę w Rynku Trybunalskim odbędzie się święto baniek mydlanych. Puszczać bańki będzie może od godziny 12 do 17. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Rynek Trybunalski, najbliższa niedziela. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie. Zapraszam Państwa jeszcze na magazyn Werbum. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia. Dwudziesta niedziela zwykła. Słuchajmy się słowa z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumów: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może dać nam swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kolejny już raz Jezus mówi nam o konieczności spożywania chleba, który jest nie tylko pokarmem na drogę tutaj w doczesności, ale jest również przepustką do wieczności. To ciekawe, że mając go w zasięgu ręki, nie potrafimy po niego sięgać. Może dlatego, że to kosztuje tak niewiele. Kosztuje naszą skruchę, kosztuje nasz żal za grzechy, kosztuje mocne postanowienie poprawy. Tylko ten, kto ma czyste serce, może przyjść i godnie spożywać. Nie można jeść tego pokarmu, gdy się ma serce brudne, pełne grzechów. Zatem spróbujmy odkryć na nowo radość spotkania z Chrystusem najpierw w sakramencie pojednania. A od tego sakramentu idziemy z radością na spotkanie Pana, który jest chlebem dającym życie, prawdziwe życie.